Ostatnia sesja Rady Gminy Barciany była jak zwykle merytoryczna i rzeczowa. Radni dokonali zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Barciańscy rajcowie podwyższyli także stawki za wodę i za ścieki. Tego typu uchwały nie spotykają się ze zwolennikami, bo to jest uchwała dotycząca podwyżki. Niemniej jednak, tak jak wczoraj pan prezes mówił, to jest podwyżka dla pojedynczego, za jeden odbiorcy, 1 metr sześcienny 43 grosze. Ze ściekami, tak? Oczywiście, tak, to jest, bowiem tutaj jeszcze gmina, bo ponieważ za chwilę podejmiemy kolejną uchwałę powiązaną z tą, mam nadzieję, że podejmiemy, bo wczoraj z tego co wiem, to komisje były przychylne tej podczas opiniowania dotyczącej dopłat do ścieków. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym doprowadzeniu ścieków Rada Gminy Barciany uchwala co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Zatwierdza się taryfę za pobór wody z wodociągów wiejskich w kwocie 3,10 zł netto plus VAT za 1 metr sześcienny wody. 2. Zatwierdza się taryfę za 1 metr sześcienny ścieków w kwocie 7,09 zł netto plus VAT. 3. Zatwierdza się opłaty zmienne abonamentowe zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym się, jednym przeciwnym, 13 głosów za, uchwała została przyjęta. Wójt złożył sprawozdanie z działań między sesjami. Radni poznali również oficjalnie nowego dzielnicowego. Od 1 grudnia na terenie gminy Barciany służbę będzie pełniło dwóch dzielnicowych. Stan realizacji inwestycji. Rozpoczął się trzeci etap termomodernizacji budynku gminy Barciany. To jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Przygotowujemy się do przetargu na te zadanie. Przebudowa drogi gminnej Garbik-Wilkowo Małe zadanie zostało rozliczone. Przebudowa drogi gminnej Modgarbek-Krzeczewo. Trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy. Zakończono pracę wykonawcze, rozliczono projekt. Dziękuję. Doszliśmy do wniosku, że jest potrzebny drugi etap dzielnicowego właśnie na terenie gminy Barciany. Stało to też się zgodnie z wolą mieszkańców gminy Barciany, którzy tak naprawdę to najchętniej widzieliby przywrócono tutaj rewir dzielnicowy. Na chwilę obecną, powiedzmy, struktura i ilość policjantów, jaką mamy w komendzie w Kętrzynie, nie zezwalają nam na przywrócenie rewiru dzielnicowych. Niemniej jeden etat dzielnicowego został tutaj na teren gminy Barciany przekazany po zmianach struktury komendy. A z czego to wynika? Tak jak mówiłem, analiza obciążenia pracą, czyli to są wywiady. Jeśli chodzi o zdarzenia, te zdarzenia są na podobnym poziomie. Realizacja pomocy prawnych, wywiadów środowiskowych oraz innych czynności realizowana przez jednego dzielnicowego, obciążenie tą pracą wykazuje, że w porównaniu do innych gmin czy też rejonów jest bardzo duże i stąd to wynikło. Dzielnicowy z terenu gminy Barciany był najbardziej obciążony tą pracą, tak? I stąd taka analiza doprowadziła do tego, że tutaj ta praca będzie rozłożona na dwóch dzielnicowych. Jest to doświadczony policjant, który z dotychczas powierzonych obowiązków wywiązywał się w sposób bardzo dobry. Ta osoba została wytypowana przez naczelnika. Uzyskała moją akceptację i stąd dzisiaj tutaj właśnie jesteśmy. Witam, tak jak powiedziałem, pracowałem wcześniej w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie. Zostałem powierzony obowiązki dzielnicowego z dniem jutrzejszym, czyli od 1 grudnia 2016 roku.
Mam nadzieję, że zaufanie, które we mnie przełożeni pokładają, nie zawiodę.